Wiadomości z Małopolski. Budowa nowej siedziby Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie została ukończona. Cały teren inwestycji to około 4 hektary. 75% tej powierzchni zajmują tereny zielone. Powierzchnia użytkowa samej siedziby Cogiteonu wynosi z kolei blisko 14 tysięcy metrów kwadratowych. Ta inwestycja warta blisko 300 milionów złotych. Jest dedykowana młodzieży, dzieciom, ale również osobom starszym. Tym osobom, które interesują się nauką, interesują się naukami przyrodniczymi, ale również gastronomią, interesują się przedmiotami ścisłymi. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że to Centrum Nauki jest takim sercem nauki i kuźnią talentów w Małopolsce. Małopolska słynie z tego, że ma bardzo dobre uczelnie, bardzo dobre szkoły średnie i tutaj właśnie młodzież będzie mogła zapoznawać się z nauką. Warto inwestować w dzieci, warto inwestować w młodzież, bo to jest przyszłość naszego regionu. W Cogiteonie swoje miejsce znajdą również pasjonaci małopolskiej kuchni. Będziemy łączyć przeszłość z nowoczesnością kulinarną, mówię o tej sferze kulinarnej, gdzie będą powstawać te niebywałe smaki ubarwione jeszcze przepięknymi dekoracjami. Myślę, że będziemy zapraszać tutaj też wybornych kucharzy z całej Małopolski, żeby pokazywać ten nasz potencjał. A ta część laboratoryjna, czy też wystawowa, która jest udostępniona, będzie już niebawem do odbiorców, dla naszych przede wszystkim milusińskich, ale powiem szczerze, Szanowni Państwo, tutaj każdy znajdzie swoją przestrzeń, w której będzie się czuł wspaniale, z której będzie czerpał wiedzę, energię i dobre smaki. Zapraszamy bardzo serdecznie do Małopolski, do tej wspaniałej instytucji kultury Centrum Nauki Cogiteon, drodzy Państwo. W Cogiteonie znajduje się m.in. stała ekspozycja Człowiek i jego marzenia, 6 specjalistycznych laboratoriów i pracowni edukacyjnych, Akademia Dzieci z osobną ekspozycją o polskiej przyrodzie dedykowana przedszkolakom oraz strefa konferencyjna z aulą na 280 miejsc.